To są artyści rynków Jacek Brzeski, I Love Trading. Zachęcamy do subskrybowania kanału CMC Markets Polska. Wystarczy pod filmem kliknąć subskrybuj i zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy nie przeoczą Państwo nowych odcinków i innych ciekawych treści. A w dzisiejszym programie Łukasz Wardyn, Maciej Leściosz, CMC Markets. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Łukaszu, rozmawiamy pod koniec marca. Marzec przejdzie do historii jako miesiąc kryzysu bankowego na świecie. No w Polsce może nie za bardzo, ale na świecie tak. Być może, że to jest dopiero początek tego kryzysu bankowego. No i z tej perspektywy spoglądamy na to, jak wyglądają amerykańskie indeksy w marcu. I widzimy, że Nasdaq wygrał na tym kryzysie bankowym, czyli spółki technologiczne poszły w górę, okazały się lepszą inwestycją niż banki. To z całą pewnością. Natomiast indeks S&P 500 w zasadzie też za bardzo nie został poszkodowany. Jest mniej więcej na takim poziomie jak miesiąc temu. W skali trzech miesięcy Nasdaq, czyli od początku tego roku, Nasdaq zyskał na wartości 15%, natomiast S&P 500 kilka procent. Ja bym powiedział, że generalnie i Nasdaq, i S&P rewelacyjnie się zachowały, bo jeżeli widzimy tak znaczne przepływy do funduszy rynku pieniężnego, jeżeli widzimy tak fatalne informacje, jakie mieliśmy przez ostatnie dwa tygodnie łącznie z bankructwem kilku banków, łącznie ze zmniejszaniem tych pozycji depozytowych w wielu małych bankach, przesuwaniem przez klientów swoich środków do największych banków, te wszystkie niepewności, które były, mimo tego podwyżka stóp procentowych o 25 punktów, no to uważam, że naprawdę rewelacyjnie zachowały się indeksy i według mnie, no ja bym tutaj szukał drugiego dna, bo ta siła przy wycenach, które wcale nie są niskie i przy tym, że jednak w kolejnych kwartałach, między innymi z uwagi na ten kryzys bankowy, ale głównie po prostu tym najważniejszym zapalnikiem są po prostu długoterminowo wysokie stopy procentowe. No więc spodziewamy się słabszych wyników, a mimo tego mamy tak wysokie cały czas wartości na indeksach. Już nie chce mi się w to wierzyć, że inwestorzy aż tak bardzo są w stanie ignorować to, co się dzieje, to co się dzieje w ekonomicznym, gospodarczym środowisku, przy tych wszystkich wypływach, które są z giełdy. No według mnie to wygląda naprawdę coraz lepiej. I teraz uważam, że bardzo uprawnione jest patrzenie bardziej na opory. Tutaj na tych wykresach dość dobrze to wygląda. No na S&P powiedzmy, że jesteśmy cały czas w trendzie horyzontalnym, gdzieś w okolicach środka, ale no zobaczmy, że te ostatnie kilkanaście sesji, a właściwie od luty-marzec, no jakiś rodzaj odwróconej głowy z ramionami tam się tworzy. Jeżeli udałoby się przebić przez ten najbliższy opór, który jest, nie chce mi się wierzyć, żeby inwestorzy nie zaczęli wracać do rynków akcyjnych, no bo to po prostu będzie bardzo zachęcająco wyglądało. Na Nasdaqu to wygląda jeszcze lepiej. Przede wszystkim skupiłbym się najpierw na tej niebieskiej linii od trendu spadkowego, od której coraz bardziej się odsuwamy. Jakiś czas temu o niej mówiliśmy, że te dołki, które były ostatnio, to może być tylko i wyłącznie powrót nawet do tej linii. No i udało się wyjść dalej w górę, więc naprawdę wygląda to coraz lepiej. Przed nami kluczowe opory. Jeżeli te opory zostaną przebite, to może być taki optymizm na rynkach. Czy on się przełożyłby akurat na duże wzrosty? Zobaczymy, natomiast już sam optymizm w takim miejscu fundamentalnie, w jakim jesteśmy, no to jest naprawdę zadziwiające, ale takie są fakty. No, pamiętajmy, że cały czas jednak
dla pesymistów. No mamy te zagrożenia dotyczące małych banków, bo tutaj mamy, czyli o te mniejsze banki o aktywach do 250 miliardów dolarów. I tutaj zarówno z punktu widzenia konsumentów oszczędzających, lokujących w tych bankach, jak i też w związku z potencjalnym kryzysem w branży nieruchomości komercyjnych. No tam też jest jakaś tykająca bomba, więc cały czas jesteśmy w takim środowisku, gdzie oczywiście można znaleźć jakieś negatywy. Natomiast na wykresie ja tego nie widzę. Wykres według mnie wygląda coraz bardziej optymistyczny, tylko kroku brakuje, żeby mocniej wyjść w górę. No to teraz się skupiamy, Maćku, na spółkach Big Tech, spółkach wielkiej technologii, no, czyli spółkach, które w dużym stopniu, czy właściwie wszystkie należą do indeksu Nasdaq, albo do takiego mniej formalnego indeksu nazywanego FANG, czyli Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. No tam także zaliczane są takie spółki jak Microsoft, Tesla, Nvidia. Te wszystkie spółki bardzo ładnie idą w górę. Prawdopodobnie w warunkach kryzysu bankowego inwestorzy doceniają, że to są spółki, które mają duże rezerwy gotówkowe, mają duży strumień dochodów. No i można powiedzieć, że kwitną. Koszyk CMC Markets ze spółkami Big Tech no, od kilku miesięcy wspina się na coraz wyższe poziomy, choć tutaj takie wartości maksymalne w ostatnim czasie to mieliśmy na początku 2022 roku. Tak, no o ile Łukasz omówił szeroki Nasdaq, który zachował się bardzo dobrze w ostatnim czasie, no to patrząc na te spółki największe, właśnie wspomniałem przy ciebie, spółki głównie FANG, no ale one się pokrywają z tym koszykiem CMC Markets. W zasadzie nawet patrząc na wykres jednego i drugiego instrumentu, no można tutaj zobaczyć bardzo dużą korelację. No to te spółki największe już z tej grupy wydzielonej, tych topowych spółek Nasdaqa, no one zachowują się naprawdę już doskonale. Tak jak wspomniałeś, częściowo ten kryzys bankowy pomógł. Mówiliśmy sobie o tym 2 tygodnie temu lub 3 tygodnie temu, że częściowo rynek traktuje już te wielkie spółki z wielkimi zasobami gotówki, generujące właśnie gotówkę, jako bezpieczne przystanie, i tamten kapitał uciekał, i to w zasadzie się w dalszym ciągu nie zmieniło, pomimo że ten kryzys bankowy, no, czy został zażegnany, to nie wiadomo, natomiast na pewno nastąpiło uspokojenie, to jednak cały czas tutaj, jak widać, kapitał dość mocno płynie. Wydaje się, że ten bezpieczny sektor w mniemaniu rynku cały czas jest w grze. No to jest dość dziwne oczywiście w kontekście tych wszystkich innych czynników, no bo jeżeli faktycznie rynek cały czas oczekuje recesji, no to jednak są spółki, które są mocno narażone na negatywne skutki tej recesji. Zresztą widać, jak mocno ci giganci, właśnie ci skupieni w indeksie FANG, czyli między innymi Facebook, jak Amazon, Microsoft, wszystkie te spółki zapowiadają zwolnienia, czyli widać, że oczekują spadku jednocześnie przychodów, próbują dbać o tą drugą stronę, która wpływa na zyski, czyli właśnie na ograniczenia kosztów. Natomiast patrząc tutaj na ten wykres, my nie jesteśmy wcale tak w złej sytuacji, bo ten dołek, który widać na dużym wykresie z marca tego roku, w przełożeniu na kontrakt poprzedni, czyli kontrakt marcowy, który wygasł już kilka tygodni temu, 2 tygodnie temu, to jesteśmy dużo, dużo wyżej. Czyli w tym momencie tym kluczowym oporem jest poziom 5980 na tym aktualnym, na tym już wygaśniętym, z kontrakcie. Natomiast na aktualnym, to akurat na tym wykresie, który był pokazany, to nieco zasłonięte, ale to się zbiega z tymi szczytami 6000 okolic, 6000 punktów. Tutaj no, nie widać tego tak doskonale, ten wykres to przysłania nam, ale to są te poziomy. Na indeksie koszyku, indeksie CMC Markets, czy tym koszyku Big Techu, wygląda to w bardzo podobny sposób. Te poziomy 6500 to są szczyty, które były wyznaczone w sierpniu, wrześniu ubiegłego roku. To w tym momencie są te poziomy, z którymi rynek walczy.
jest to poziom najbliższy oporu. Natomiast w kontekście właśnie tych tak dużego optymizmu dla spółek big techowych, które w skład tego koszyka wchodzą, no to oczywiście jest cały czas potencjał przełamania tych poziomów. Oczywiście, jeżeli sytuacja się jakoś diametralnie nie zmieni. Patrząc na tych największych, tak, tutaj na Apple, na Metę, która sobie doskonale radzi, tutaj mamy wzrost rzędu 70% w tym roku, także zdecydowany zwrot ku tym spółkom po bardzo słabym roku 2002, bo to też nie możemy oczywiście patrzeć na to, co się dzieje teraz, w oderwaniu od tego, co działo się przez poprzednie 12 miesięcy przed rokiem 2023, no bo tutaj jednak mieliśmy, zwłaszcza pod koniec tego roku, oczywiście początek był całkiem dobry, potem mieliśmy odejście od tych spółek i mocną ich przecenę, czyli cały czas to są te spółki o największej kapitalizacji, które budzą zaufanie, no i w tym momencie to zaufanie właśnie powraca, być może nieco z wyprzedzeniem, bo można by oczywiście oczekiwać, że kiedy te obawy recesyjne nieco opadną, czyli faktycznie ta recesja zapuka już do drzwi, ona się pojawi, no to rynek zacznie wyceniać już poprawienie sytuacji. No teraz mamy oczywiście sporą zmianę w nastawieniu co do polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Rzecz, która działać też może w najbliższym czasie w dwojaki sposób. No bo z jednej strony ta podwyżka 25 punktów bazowych z ostatniego posiedzenia Fedu, no nieco poprawiła nastroje. Najprawdopodobniej, gdyby to była podwyżka jedynie, znaczy brak podwyżki, czyli gdyby Fed zdecydował się na wstrzymanie się od jakiejkolwiek decyzji o podnoszeniu stóp, to mogłoby zadziałać negatywnie, ale kolejne posiedzenia pokażą, jak tak naprawdę zaopatruje się sam Fed, jak zaopatruje się Jeremy Powell na amerykańską gospodarkę. I to też właśnie może działać w taki dwojaki sposób. Dlatego z jednej strony oczywiście wstrzymanie procesu podwyżek, czy wręcz oczekiwania w tym momencie rynkowe co do rozpoczęcia cyklu obniżek, one działają pozytywnie ze względu na sam fakt niższych kosztów finansowania przez te spółki najbardziej kapitałochłonne. Z drugiej strony jednak musimy pamiętać, że to za tym stoją obawy oczywiście też popytowe ze strony konsumentów, więc no to też może rzutować. Póki co nastroje konsumentów są doskonałe, przedstawione przedwczoraj dane potwierdzają to, że póki co ten rynek konsumentów ma się dobrze, rynek nieruchomości też ma się dobrze, to też akurat ma znaczenie, tak, w kontekście choćby potencjalnych kredytów i jak to się będzie kształtował ten rynek bankowy, to też będzie miało wpływ na gospodarkę, więc tak patrząc szeroko, to może być taki czynnik, który też paradoksalnie będzie pomagał tym spółkom technologicznym, więc no tutaj to wygląda całkiem dobrze, natomiast no, mimo wszystko nie należy popadać w taki hura optymizm, bo jeszcze przed nami być może ten trudniejszy miesiąc, przede wszystkim w jaki sposób podejść przy kolejnej decyzji Fedu, jak zostanie to uzasadnione, w jaki sposób rynek odczyta decyzję Rezerwy Federalnej i jakie faktycznie będzie nastawienie do tej najbliższej przyszłości amerykańskiej gospodarki, kluczowej właśnie dla tych spółek największych technologicznych. Wielkie amerykańskie spółki technologiczne budzą zaufanie. A czy budzi zaufanie, Maćku, wielka chińska spółka Alibaba? Ostatnio zobaczyliśmy w notowaniach efektowny ruch w górę. No wiadomo, że Alibaba będzie się rozmnażał przez podział. To znaczy ma być ta spółka, ta firma podzielona na 6 niezależnych podmiotów. No ta spółka już się chciała wcześniej rozmnażać przez podział, już w 2020 roku hucznie zapowiadane IPO przecież tej Ant Group, tej spółki zajmującej się płatnościami. W 33% właścicielem jest Alibaba. Tu wówczas to IPO zostało zablokowane przez rząd chiński i tak naprawdę przez ostatnie 3 lata, 2,5 roku mieliśmy taką sagę związaną właśnie z kwestiami regulacyjnymi, więc teraz ta zapowiedź podziału na 6 jednostek niezależnych, z których potencjalnie 5 IPO może nastąpić, no to na pewno jest pozytywny sygnał zarówno dla samej spółki, oczywiście Alibaba, jak i dla innych spółek technologicznych, które też były pod ostrzałem, spółek chińskich technologicznych, oczywiście tutaj nie zapominajmy, że to są spółki, które są notowane w dużej mierze na giełdzie nowojorskiej, natomiast spółki oczywiście z kapitałem chińskim, więc tutaj jeżeli faktycznie do tego dojdzie, a tutaj mówimy o podziale
na te branże, którymi już w tym momencie oczywiście Alibaba się zajmuje, w którym jest potentatem, czyli między innymi usługi w chmurze, branża mediów, branża komersowa, czyli ta kluczowa dla Alibaby, branża płatności, więc tutaj mamy podział na różne sektory, gdzie każdy osobno mogąc się finansować, osobno w sposób działając, no, może tak naprawdę potęgować właśnie to, co mamy teraz, tak? Czyli ten efekt taki pozytywny napływu powrotu kapitału do tej spółki. I jeszcze oczywiście wpływ na inne spółki technologiczne chińskie, tutaj też na pewno jest istotne, ale też znowu mamy wzrosty, to bodajże był około 20% we wtorek, kiedy te informacje o podziale się pojawiły, przede wszystkim o powrocie do łask tutaj prezesa spółki, ale to też nie zapominajmy o tym, że spółka też stoi jeszcze w tym najbliższym czasie przed innymi problemami. Tak jak mówiliśmy o spółkach FANG, no te problemy tutaj są podobne. Też spółka walczy o ograniczanie kosztów, też redukuje zatrudnienie. Także ta reorganizacja taka na poziomie nie tylko strukturalnym, ale w tym momencie reorganizacja w kontekście samego zatrudnienia, to jest też rzecz, która teraz się dzieje, więc na pewno to jest istotne. No i druga sprawa, przez ostatnie praktycznie 20 lat Alibaba to było pasmo sukcesów, tak? No tutaj licząc choćby do tego 2020 roku, kiedy zaczęły się jakieś problemy i ta, trudno powiedzieć może nagonka, ale w jakiś sposób zwrot przeciwko władz chińskich, przeciwko spółkom technologicznym chińskim, no to przez te poprzednie lata to była spółka bardzo mocno dofinansowana, która miała wiele tutaj ułatwień ze strony właśnie chińskiego rządu. To już teraz się skończyło, więc też zupełnie inaczej teraz takiego giganta należy traktować, niż jeszcze traktowalibyśmy go 5-6 lat temu. Więc no, to też ten, pomimo pozytywnych zapowiedzi właśnie związanych i oczekiwań związanych z tym podziałem, to też każda nawet z tych wydzielonych spółek może mieć teraz inne trudności, bo to już jest koniec tego takiego głaskania. Następuje już moment, kiedy jednak ten prawdziwy biznes musi się wybronić. Natomiast ten prawdziwy biznes, no, jest na tyle rozwinięty oczywiście, że to są spółki, każda z nich, jeżeli zostanie wydzielona, to jest konkurencyjną spółką dla tych gigantów technologicznych amerykańskich. Co więcej, rynek wewnętrzny chiński jest potężniejszy niż ten rynek amerykański. Oczywiście to są inne wartości pod względem takim nominalnym, jeżeli chodzi o przychody z tego rynku, natomiast efekt skali powoduje, że to jest rynek bardzo kluczowy. Zresztą każdy z tych gigantów amerykańskich też walczy o to, żeby właśnie na tym rynku jak największy kawałek tortu zagarnąć. To w tej chwili dalej będziemy trochę, albo nawet więcej niż trochę rozmawiać o chińskim rynku, bo będziemy mówić o spółce motoryzacyjnej Tesla, Ilona Muska, która chyba rozpoczęła wojnę cenową, która obniżyła ceny samochodów na rynku chińskim przede wszystkim, ale Elon Musk w tym roku święci triumfy. Od początku tego roku notowania Tesli poszły w górę o 80%. Tak, ale z jakiego poziomu i też z jakiego poziomu spadły. Natomiast no myślę, że teraz Tesla wchodzi w takie właśnie nieznane terytoria dla siebie, gdzie ze spółki, która nie miała dużej konkurencji, pewnie dalej, jeżeli chodzi o technologię, to nie ma, ale jeżeli o sprzedaż samochodów, to tak, i właśnie o ceny. No rynek się bardzo rozrasta. Tesla była w stanie dostarczyć inwestorom to, czego chcieli, czyli bardzo dynamicznego wzrostu i w końcu też pokaźnych, liczonych w miliardach zysków. No ale teraz trzeba schodzić z ceny, konkurencja atakuje i to bardzo efektywnie, bo zarówno obniżają ceny jak Mercedes, bo zarówno większą sprzedażą jak ten właśnie byt chiński, czyli chiński gigant samochodów elektrycznych. Więc tutaj zaczyna się problem dla Tesli i to będzie widać w kursach. Zresztą te oczekiwania analityków, które są, jeżeli chodzi o kurs, to nie są wysokie, gdzieś tam w okolicach 200 dolarów. Cały czas to jest jako w większości jeszcze mocne kupno, czy na 42
rekomendujących to cały czas, 10 to jest mocne kupno, 15 to jest po prostu kupno, więc to jest cały czas mocne wyceny, ale jeżeli spojrzymy na oczekiwania analityków tylko 90 dni temu, to było 1,22 dolara zysku na akcję, a teraz to jest gdzieś w okolicach 0,86, no to widać jednak, jakie są oczekiwania. Więc na to trzeba zwrócić uwagę. Natomiast no jeżeli mówimy o kolejne, na kolejne lata, no to znowu te oczekiwania są o wiele wyższe. Ja myślę, że z tym będzie problem, no bo mamy kilka elementów, co nie tylko są związane z rynkiem samochodów elektrycznych, czyli właśnie większą konkurencją i coraz niższymi cenami, no ale też kwestie ekonomiczne, czyli jednak mocne spowolnienie na całym świecie, utrzymujące się cały czas te dość wysokie ceny samochodów elektrycznych. Też pamiętajmy, że pandemia przyspieszyła zakup z nowych wymianę samochodów. Myślę, że teraz w momencie, gdy będziemy mieli, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie przyjęła się praca hybrydowa, czy wręcz właściwie praca z domu, no te zakupy mogą być mniejsze. No x elementów. I to wszystko może prowadzić do tego, że będzie zupełnie inna już rzeczywistość dla Tesli. I teraz warto wrócić do tego, jak rynek postrzegał Teslę, czyli cały czas interesowała rynku bardzo duża dynamika wzrostu. A cena zysk cały czas jest jeszcze w okolicach 50, ten przyszły cena zysk również bardzo wysoki, podobnie wysoki. Więc naprawdę tutaj musi pojawić się bardzo duża dynamika. Jeżeli ona się nie pojawi, nie będzie tutaj sentymentów. Widzieliśmy to na wielu spółkach w historii, nawet widzieliśmy to na, trudno to porównywać, ale widzieliśmy to nawet na CD Projekcie u nas w kraju. No, gdy ze spółki, gdzie ten cena zysk jest bardzo wysoki, zmieniamy się w spółkę, która ma mieć podobny do konkurencji, a przecież Volkswagen czy Toyota czy inne spółki mają wiele niższy, no to i spółka po prostu dostarcza no dobre przychody, zyski na dobrym poziomie, to jest po prostu wtedy dla inwestorów za mało, więc dlatego może być problem. I to może trochę więcej jeszcze o Volkswagenie i Toyocie z użyciem wykresów, o konkurentach Tesli. No, Volkswagen też w tym wyścigu cen, obniżania cen, bierze udział w starciu z Teslą. Bierze, no ale jednak stracił, no musi, natomiast no, stracił dystans i będzie go musiał bardzo mocno nadrabiać. No na pewno się nie poddaje i tutaj ta kwestia wprowadzenia samochodu z dość dużym zasięgiem w cenie poniżej 25 tysięcy euro, więc widać, że Volkswagen chce wejść w inny sektor mocno i go zdominować. No więc to jest ta kwestia. To jeżeli chodzi o Toyotę, no to ona z boku pozostaje w tym trendzie. Jednak mniej stawiała na samochody elektryczne. Ale właśnie, jeżeli chodzi o wykresy, zarówno Toyota, jak i Volkswagen, gdzieś tam jesteśmy w okolicach tych dołków, które przez wiele, wiele miesięcy się pojawiały. Tutaj idealnie to widać, jeżeli chodzi o Toyotę. Nawet to ostatnie pogłębienie, wydawało się, lokalnego dołka, one nie spotkało się z jakimś przyspieszeniem podaży. Ten obrót był tylko chwilowy większy, więc wygląda to dobrze i no, też inwestorzy według mnie mają dość komfortową sytuację w tym momencie, nie muszą się aż tak spieszyć, jest ta niebieska linia trendu spadkowego. Jeżeli te wiele miesięcy miałoby okazać się tylko konsolidacją dla Toyoty, a na Volkswagenie wygląda to dość podobnie, tam troszkę niżej jesteśmy, jeżeli chodzi właśnie o wsparcia, ale no to cały czas jeszcze inwestorzy mogą spokojnie czekać, nie muszą gonić rynku w tym momencie.
Myślę, że dla Tesli mogą być trudniejsze czasy, a właśnie te spółki, które są niżej wyceniane, te klasyczne, ci klasyczni giganci z tego sektora, oni mogą mieć łatwiej. Zmieniamy branżę i zaglądamy, Maćku, do koszyka, gdzie są producenci ropy naftowej i gazu ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj szczególnie wysoko byliśmy w listopadzie zeszłego roku. Następne miesiące już takie dobre nie są, no ale widzimy, że i ropa naftowa, i gaz nie są drogie. Gaz ostatnio tanieje, ropa naftowa utrzymuje się na dosyć niskich poziomach. W wypadku ropy naftowej pewnie wielu inwestorów obawia się światowej recesji. Kryzys bankowy jeszcze bardziej podsycił te obawy. No wiemy na przykład, że w Stanach Zjednoczonych spada popyt na olej napędowy. Tak, natomiast patrząc jeszcze nieco szerzej, nawet nie na sam producent, bo oczywiście to, co się dzieje na koszyku producentów ropy i gazu, spółek energetycznych, wydobywców ropy i gazu, to jest bezpośrednio oczywiście powiązane z samą wyceną tych surowców. Natomiast musimy spojrzeć tak nieco szerzej, bo od szczytów, patrząc na gaz ziemny, cena spadła, dziś jest niższa już 80%. W przypadku ropy naftowej, jeżeli weźmiemy, te szczyty miały miejsce w ubiegłym roku w okolicach sierpnia. Jeżeli patrzymy na ropę naftową, to od też tych letnich szczytów mamy spadek o około 45%, a licząc jeszcze tego wyskoku takiego po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, mamy spadek już rzędu 50%. Także oczywiście wiąże nam się to bezpośrednio też z tym, co widzimy na wykresie tych producentów, ale w ostatnim czasie jest to odbicie, pomimo że sam gaz cały czas nam szura po dnie, na ropie mamy delikatne podbicie, natomiast też bez jakichś takich długoterminowych perspektyw, to producenci ropy i gazu radzą sobie nieco lepiej. Przynajmniej ten koszyk, ich wycena wskazuje na to, że jest tutaj już nieco większy rosnący popyt, tutaj buduje się właśnie na tych spółkach. Myślę, że też może tutaj mieć udział, między innymi oczywiście nie na taką skalę, ale tutaj dogrzewałem się do informacji odnośnie inwestycji Warrena Buffetta. Buffett, wiadomo, on lubi spółki energetyczne, inwestuje od lat w Chevron, od ponad roku już zostały ujawnione informacje również o tej spółce Occidental Petroleum i również teraz, w marcu, zwiększa swoje udziały w spółkach energetycznych, przynajmniej w tym Occidental Petroleum zostało ujawnione, że w połowie marca tam doszło do dość poważnych inwestycji, ponad 6 milionów akcji kupił właśnie w drugiej połowie marca, wcześniej 8 milionów, ale to wszystko się działo jeszcze w tym kończącym się miesiącu. Także to pokazuje, że ten Warren Buffett, czy też spółka Berkshire, która nastawiona jest na długoterminowe inwestycje, na długo zysk właśnie wynikający z tego długiego horyzontu czasowego, zaczyna widzieć spory potencjał w tych spółkach energetycznych. No i można oczywiście faktycznie tutaj to wiązać z tymi perspektywami nie najbliższymi, czy nie z tym, co widzi rynek w odniesieniu do teraz, do wyceny ropy naftowej, czy właśnie obawy recesyjne, obawy ze strony na popyt, ze strony popytu chińskiego, czy też w kwestii gazu, tutaj mamy w dużej mierze czynniki podażowe, tylko patrzy już w szerokiej perspektywie. Więc patrząc w ten sposób, no to rzeczywiście można oczekiwać, że ten budujący się zwrot na koszyku, akurat w tym przypadku mówimy o koszyku akcji CMC Markets, ale to równie dobrze może być w odniesieniu do ETF-a notowanego na giełdzie. Ten zwrot ma oczywiście potencjał kontynuacji, tym bardziej w tym momencie jesteśmy bardzo blisko oporu. Tutaj znowu patrząc na wycenę tego koszyka CMC Markets, no to jest, dzieli nas niecałe 3% od najbliższego oporu, które nam otworzy oczywiście drogę do tych takich schodkowo. Tutaj te opory, one tak się ładnie nam układają w takie schodki, więc jest to oczywiście potencjał wyjścia wyżej. Przy czym teraz, jeżeli połączymy sobie jeszcze z tymi obawami na samym rynku ropy i gazu, to też pokonywanie takie śmiałe też jest oczywiście obciążone dodatkowymi takimi trudnościami, no bo rynek jednak musi wpaść w tę fazę optymizmu, żeby również na rynku
ropy i gazu, która jest mocno zależna od sytuacji gospodarczej, żeby pozwolić sobie właśnie na takie świadome i potężne budowanie tej strony popytowej. Przenosimy się na giełdę papierów wartościowych w Warszawie, Łukaszu. Spoglądamy na indeksy WIG i WIG20. One mają za sobą nieudany marzec, no ale mówiliśmy o tym, że indeksy amerykańskie w marcu zachowały się doskonale. O indeksach europejskich, także o tych polskich indeksach, tego samego powiedzieć nie można. Natomiast jak patrzymy na WIG20 w ujęciu dolarowym, to widzimy, że w ostatnich dniach ten indeks ruszył w górę. No, w tym samym czasie dolar słabł wobec złotego. No tak, ale marzec to skończymy jutro, więc zobaczymy. A przy tej dynamice, którą mamy, a przed chwilą, czyli o 16.11, WIG20 miał prawie 3%. Więc przy tej dynamice zobaczymy, jaka będzie wyrysowana ta świeca marcowa, bo są duże szanse na to, że ten właśnie dolny cień będzie dość spory. Więc może to nie będzie wcale taki zły miesiąc. Natomiast tutaj faktycznie celnie zauważyłeś, że WIG 20 w ujęciu dolarowym no, wygląda zupełnie lepiej, bo tak jak właśnie WIG 20 tam no, były problemy, te wsparcia zostały złamane i właściwie był duży zawód, no tak WIG 20 w dolarach otrzymał to wsparcie, więc tam wykres naprawdę wygląda nieźle. No więc zobaczymy, jak zakończy się marzec, natomiast jeżeli udałoby się wkrótce szybko wrócić powyżej poziomu 1800, no to znowu mogą rosnąć nadzieje inwestorów na kontynuację wzrostów, a nie tylko właśnie na taki bardzo szeroki trend horyzontalny. Ja zwróciłbym na to uwagę, że te spadki, które mieliśmy, one były bardzo podobne do spadków z sierpnia i sierpień-wrzesień. To znaczy, były bardzo wymuszone, tam była właściwie kapitulacja inwestorów na niewielkim obrocie, bez korekt praktycznie i te spadki, które ostatnio widzieliśmy, były bardzo podobne. I teraz, gdyby udało się szybko wrócić powyżej poziom 1800, no to pewnie optymistów nie zabraknie i oni uznają ten cały ruch, który jest od stycznia, że to mamy taką klasyczną właśnie korektę ABC, ta C, czyli ostatnie właśnie marcowe spadki były na zwiększonej dynamice, no i teraz wracamy do tego głównego trendu wzrostowego. Ja aż takim optymistą nie jestem, myślę, że jest za dużo uwarunkowań na rynku, które po prostu spowodują, że my zostaniemy na dłużej w horyzoncie, ale to będzie taki horyzont, który spółki dobre będzie promował i inwestorzy będą mogli dość komfortowo zostać na długich pozycjach na takich spółkach. No i dzisiaj mamy, myślę, Allegro na przykład i PZU, to właśnie tego typu spółki i widać jak przez to, że nie było dużej płynności podczas spadku, teraz mamy łatwe odbicie i powrót do wysokich poziomów. Więc podsumowując, marzec nie jest taki zły, ale na razie większe szanse są na trend horyzontalny. A coś więcej o tym WIG20 w ujęciu dolarowym? Jakbyś tutaj widział perspektywy? No tutaj co jest ciekawe, mamy euro dolara, który ostatnio rośnie, więc no, tutaj byłbym optymistą, bo po prostu wykres wyglądał o wiele mocniej i to odbicie, które mieliśmy od wsparcia, tego nie było na innych indeksach, a wszystkie statystyki z ostatnich no, więcej niż miesięcy pokazują, że to właśnie inwestorzy zagraniczni dominują na naszym parkiecie, tym bardziej, że jest cały czas, no może nie zdecydowanie odpływ, ale nie ma tego dopływu od polskiego społeczeństwa na naszą giełdę. I jeszcze też zwróciłbym uwagę na siłę też złotego. Zresztą w programie Rozmowy Spekulowane o tym mówiliśmy. To jest dość zadziwiające. To jest kolejny też optymistyczny element, szczególnie w tym środowisku, gdzie na zachodzie stopy procentowe rosną, a u nas nie, a złoty utrzymuje się, jest bardzo mocny.
To na koniec jeszcze jeden indeks giełdy warszawskiej. Maćku, indeks cząstkowy, czyli WIG gry. On źle wygląda od połowy marca, tutaj mocno ruszył w dół, no ale czasami jakieś nawet pojedyncze wiadomości z tej branży mogą negatywnie wpływać na ten wskaźnik. No, taką wiadomością drugiej połowy marca było to, że CD Projekt poinformował o falstarcie tak naprawdę projektu Sirius. Tak, no oczywiście CD Projekt jest tutaj kluczowym graczem na rynku gier, można powiedzieć, i faktycznie w dużej mierze ten sentyment w Polsce się opierał o CD Projekt i opierał, no bo trochę nam się to pozmieniało. Jak wczoraj zwróciłem uwagę na zestawienie, na tabelę, jak się zakończyły notowania spółek właśnie z indeksu WIG gry, no tam mieliśmy rozstrzał niesamowity, bo z jednej strony mieliśmy spółki, które zyskały wczoraj po 11-10% niecałe, a na drugim, na przeciwległym biegunie, i to między innymi było People Can Fly, a na drugim przeciwległym biegunie było Ten Square Games, które straciło 18%. Czyli rzadko się zdarza, że taka sytuacja, że w jednej branży z tego samego rynku, z tej samej giełdy mamy aż tak gigantyczne dysproporcje w tym, jakie jest podejście. Czyli widać, że tutaj nie waży sam sentyment, tylko w dużej mierze oczywiście sytuacja konkretnie tych spółek, tutaj oczywiście w odniesieniu to było też do i wyników ze strony Ten Square Games i perspektyw na nadchodzące kwartały. Ze strony People Can Fly z kolei ta informacja o wejścia w kooperację ze studiami azjatyckimi, więc to takie były konkretne efekt danych, które miały miejsce. Natomiast co do tego, tu właśnie świetnie widać tutaj jak to nam się kształtowało, taki mieliśmy podział pół na pół, ale z gigantycznymi odchyleniami w jedną i drugą stronę. Natomiast patrząc na sam indeks WIG gry, na wykres indeks WIG gry, nie ten WIG Games 5, bo on jest dość mocno zakrzywiony przez zbytni udział CD Projektu i 11bit, one mają łącznie ponad 60% udziału, natomiast ten, który teraz widzimy na ekranie WIG gry, on nieco lepiej naszą branżę odzwierciedla, ale i tak ta sytuacja na tym indeksie jest dużo gorsza niż na rynkach globalnych, czyli widać, że jednak ten sentyment do samego rynku polskiego ma znaczenie, czyli ten kapitał tutaj tak nie napływa jak powinien, a przecież te spółki to owszem, czekają na kapitał zagraniczny, ale same znaczne swoje udziały w przychodach mają na rynkach zagranicznych i to są rynki kluczowe, bo patrząc globalnie, gdyby te spółki działały tylko na rynku polskim, no to niewiele by tu ugrały, a jednak to są spółki, które działają na rynkach azjatyckich, na rynkach amerykańskich, zarówno w Ameryce Północnej i Południowej, na rynkach zagranicznych europejskich, a to są rynki kluczowe. Zresztą patrząc na to, jak się kształtują nominalnie liczba jak graczy jest w jakich regionach, no to Azja tutaj dominuje, bo ponad 50% graczy na świecie pochodzi z rynku azjatyckiego i tam powinno się oczywiście kierować w dużej mierze ten strumień promocji swoich produktów, przy czym nominalnie to już nieco wygląda tak nominalnie patrząc na liczbę graczy, ale jeżeli już patrzymy na wartości, na przychody płynące z tamtych regionów, no to już wcale na pojedynczego gracza tak to dobrze nie wygląda, jak na przykład z kolei w Stanach Zjednoczonych. Więc te spółki, które działają globalnie, a te nasi najwięksi producenci działają właśnie globalnie, no to one też powinny w dużej mierze być skorelowane z producentami zagranicznymi. A jeżeli sobie spojrzymy na ten koszyk polskich, przynajmniej zagranicznych producentów, czy ten, który jest notowany w CMC Market, się nazywa koszyk producenci gier. On obejmuje największych na świecie producentów ze Stanów Zjednoczonych głównie, ale również z innych rynków. Też oczywiście podmioty działające globalnie, ale zupełnie innej skali niż podmioty europejskie. Bo jeżeli mamy CD Projekt, no to faktycznie informacja o tym, że CD Projekt rezygnuje z tego projektu Sirius z uniwersum Wiedźmina, no powoduje nagły spadek akcji, to jest zmianę sentymentu i potencjał zejścia nawet teoretycznie poniżej 100 zł za akcję w kontekście najbliższych miesięcy. Natomiast dla tych studiów, dla tych producentów zagranicznych, amerykańskich, to są wielkie
holdingi, które tutaj łączą ze sobą studia pracujące nad wieloma tytułami naraz i zapowiedziami wielu premier naraz, także zupełnie inaczej rynek to traktuje. Tutaj w kontekście polskich producentów niestety często te pojedyncze informacje mogą zaważyć. No tak w przypadku właśnie świetnym przykładem jest to ta spółka, która była na dole wczorajszej tabeli, czyli Ten Square Games. Tutaj głównie to się wiąże raz ze słabszymi wynikami i obawami o recesję, jak ona będzie wpływała na gry mobilne, które są dla Ten Square Games istotne, ale dodatkowo samo odejście z rynku chińskiego, znaczy inaczej, wyciągnięcie tej gry Fishing Clash, tak, która jest kluczowa dla tej spółki, więc tutaj te pojedyncze informacje mają znaczenie. Ale jeżeli generalnie na rynek powróci, a ten rynek według wszelkich szacunków on będzie utrzymywał już nie aż taką dynamikę rozwoju, ale ta dynamika rozwoju ma być mniejsza, ale jednak ma się rynek rozwijać, ten gamingowy na świecie, no to tutaj również oczywiście jest perspektywa, że kapitał powróci, jeżeli powróci sentyment na rynek. Także jest to w dalszym ciągu branża rozwojowa. Ja liczyłem tutaj, że już początek 2023 roku przyniesie odwrót, natomiast no tutaj jednak mamy ten pierwszy kwartał na minusie, ale z drugiej strony jesteśmy na dość istotnych poziomach tej technicznie, więc blisko wsparcia. Jeżeli ten CD Projekt nie pociągnie nam w dół pozostałych spółek z branży, no to jest oczywiście perspektywa odbicia i spojrzenia takiego, jak mamy na rynkach globalnych, czyli tam już ta korekta przeradza się powoli, no jeszcze nie jest to oczywiście długoterminowy trend, ale krótkoterminowo można patrzeć na to pozytywnie, więc powinien, patrząc historycznie, ten sentyment wraz z poprawą sentymentu globalnego i podejścia do rynku polskiego, do polskiej giełdy, również kształtować się w podobny sposób. Natomiast czy to nastąpi w tym kwartale, który się zaczyna już za kilka dni, czy dopiero w kolejnym, no to trudno w tym momencie ocenić, tak? Bo tutaj ta analiza techniczna mimo wszystko nam nie wskaże tego timingu, kiedy może nastąpić ten pozytywny sentyment, kiedy kapitał może na rynek powrócić. O indeksach giełdowych i spółkach polskich i amerykańskich, także o wielkich firmach technologicznych mówili Maciej Leścioż, Łukasz Wardyn z CMC Markets. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. To już wszystko w programie Artyści Rynków. Następny program z tego cyklu w czwartek, 6 kwietnia. Jacek Brzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.